Radia Zachód. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. W studiu dr Przemysław Słowiński, prorektor do spraw kształcenia Akademii imienia Jakuba Sparaderza w Gorzowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz historyk odpowiedzialny za przygotowanie wystawy w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. To muzeum przeszło już przebudowę, rozbudowę, ale o tym za moment, panie doktorze. Zajmijmy się najpierw studentami z Ukrainy. Jakie jest zainteresowanie w Gorzowie Akademii, jeśli chodzi o studentów z Ukrainy, którzy przyjechali do Gorzowa? Czy macie takie osoby, które zechciały u was studiować? Jako historyk muszę zacząć od historii, ponieważ nasza uczelnia już od kilku dobrych lat pomaga studentom z Ukrainy. Dzięki decyzjom pani rektor każdego roku otrzymują możliwość nieodpłatnego studiowania. Oczywiście te podania są rozpatrywane indywidualnie. Mhm. Dzięki temu wsparciu w naszej uczelni kilkadziesiąt osób każdego roku studiuje, a teraz jest... Kilkadziesiąt osób z Ukrainy. Kilkadziesiąt osób z Ukrainy, tak. Każdego roku jest w naszej uczelni. Natomiast teraz przygotowaliśmy już taki pakiet, taki system informacyjny i system związany z rekrutacją, dotyczący pomocy osobom, które przybyły po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. I każdy student, który ewentualnie będzie chciał podjąć naukę w naszej uczelni, będzie miał indywidualną ścieżkę przygotowaną wejścia na naszą uczelnię, ponieważ my musimy sprawdzić, czy posiada dokumenty, czy nie posiada dokumentów, czy był na którymś już roku studiów, czy dopiero chce wstąpić na studia. Więc dlatego dla każdej osoby będzie przygotowana indywidualnie ścieżka, rozpatrzona i myślę, że będziemy starali się pomagać wszystkim, którzy będą chętni i z którymi będziemy mieli możliwość współpracy, bo jeżeli ktoś nie studiował, a na przykład wskaże, że na czwartym roku był, no to nie możemy takiej osoby przyjąć, ale jeśli to będzie w jakiś sposób udokumentowane, to jak najbardziej. No bo to trochę inaczej wygląda niż w przypadku nauki w szkole podstawowej czy w szkole ponadpodstawowej, oczywiście. A co z tym zainteresowaniem? Bo to wspomniał pan o tym, że od lat, zresztą byliście chyba jedną z pierwszych uczelni decyzją pani rektor w kraju, która nawiązała współpracę z uczelnią na Ukrainie. Wymienialiście się doświadczeniami, wiedzą, no i w końcu studentami także. Tak. To wszystko dzieje się, tutaj jeszcze prowadzone są wspólnie badania z ośrodkami ukraińskimi, dlatego że nie tylko jedna uczelnia, ale jest ich kilka w naszym przypadku. Natomiast zainteresowanie jest, nadchodzą do nas maile, zapytania, jak wygląda ten tryb. Natomiast tutaj jeszcze wcześniej nie powiedziałem, no jedną z takich kwestii kluczowych jest znajomość języka polskiego. No uczelnia ma szkołę języka polskiego i może skierować w okresie letnim na naukę w tej szkole, tak żeby przygotować, przynajmniej w tym podstawowym zakresie, do studiowania, ale to wszystko musi być zrobione rozsądnie i, tak jak powiedziałem, indywidualną ścieżką. A jak pan myśli, czy ta sytuacja, bo ta wojna się, miejmy nadzieję, skończy jak najszybciej, ale na pewno się skończy, pogłębi to współpracę na tym pułapie uczelnianym, nie tylko Akademia w Gorzowie, ale także inne uczelnie zwrócą się w tamtym kierunku? Ja myślę, że generalnie nastąpiło wielkie pojednanie, bo gdzieś tam te niesnaski pomiędzy naszymi narodami były, ale sama pomoc Polaków, serce, jakie okazujemy, pokazuje, że myślę, że będzie to w tamtym kierunku zmierzało, że będziemy starali się im pomagać. No, Polska niejednokrotnie doświadczyła kwestii związanych z najazdem ze strony Związku Radzieckiego, Rosji, jeszcze carskiej. To doświadczenia mamy. Tak, więc myślę, że tutaj jesteśmy bardzo skłonni do tego, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. I Polacy są takim narodem, który zawsze pomagał i będzie pomagać. Zresztą kwiecień wspominamy tutaj pomordowanych w Katyniu, także a propos oczywiście naszego doświadczenia historycznego ze Związkiem Radzieckim i szeroko z Rosją. Swoją drogą, tak patrząc z punktu widzenia historyka, wykorzystam pana obecność w studiu, bo strona ukraińska donosi, że bardzo dużo Ukraińców jest wywożonych
w kierunku, no daleko na wschód przez tak, Rosjan. Ja z niepokojem tego słucham, ponieważ jakieś doświadczenia. Ponieważ właśnie tutaj skojarzenia, doświadczenia, no niestety to jest stała taktyka. Kiedy pojawiał się wróg sowiecki, wróg carski na ziemiach polskich, taktyka wywożenia i to właśnie w kierunkach, o których się wspomina, czyli syberyjskich, no niestety jest stałą praktyką i no to się nie zmieniło od dziesięcioleci. To jest bardzo niepokojące, ponieważ los tych ludzi może pozostać już na zawsze nieznany. No miejmy nadzieję, że to się skończy jak najszybciej. Jeśli chodzi o rozwój uczelni, bo ostatnio bardzo dużo mówiliście, 5 kierunków inżynierskich, 2 medyczne, te medyczne, na przykład pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. Jakie jest zainteresowanie i co dalej? Co macie jako uczelnia w planach? Zainteresowanie jest ogromne, dlatego że... Jeśli chodzi o kierunki medyczne, to niestety liczba kandydatów jest o wiele większa niż miejsc, które możemy zaoferować, żeby we właściwy sposób kształcić. No i niestety część osób dostaje odmowę w trakcie procesu rekrutacyjnego. Na tych kierunkach właściwie po pierwszej turze zamykamy już możliwość składania aplikacji na naszą uczelnię, ponieważ limit miejsc się wyczerpuje. Natomiast jeśli chodzi o nowe kierunki, to złożyliśmy wniosek do Ministerstwa o dietetykę i czekamy teraz na decyzję. Liczymy, że od października będziemy mogli kształcić również na tym kierunku. Podaliście zainteresowanie tym kierunkiem, bo mówimy o dużym zainteresowaniu pielęgniarstwem, czy ratownictwem medycznym, czy dietetyką też. To będzie dietetyka nie taka, powiedzmy, sportowa, czy dietetyka fitnessowa. To będzie dietetyka związana z całym procesem leczenia. To będzie taka dietetyka, która wspomaga proces leczenia. W związku z tym... wydaje się przyszłościowy kierunek. No myślę, że tak. Zwłaszcza, że no, jesteśmy społeczeństwem, które potrzebuje dużej pomocy chociażby po COVID-zie, chociażby w wielu schorzeniach w tym zakresie, a specjalistów akurat tak ukierunkowanych jeszcze za wielu nie mamy. W związku z tym dietetyka ukierunkowana na leczenie, na medycynę, myślę, że będzie tutaj również cieszyła się powodzeniem. A czy uczelnia już wróciła do normalnego trybu pracy po-covidowego? Bo... Wracamy po weekendzie majowym już do stacjonarnych zajęć. Niemalże w pełnym wymiarze zostaną tylko lektoraty, tak jak było to do tej pory. Plany zajęć zostały już pozmieniane tak, żeby można było we właściwy sposób funkcjonować. Wykładowcy i studenci myślę, że będą z tego bardzo zadowoleni, bo no jednak nauczanie przez internet, no pewne zalety ma, tak, ponieważ niektórzy lubią w kapciach być na zajęciach, ale jednak kształcenie ma inny wymiar, mniejszą skuteczność, a jednak zależy nam na tym, żeby absolwent naszej uczelni był dobrze przygotowany do pracy i godnie nas reprezentował u pracodawcy. Na koniec zajmiemy się Muzeum Woldenberczyków. W Dobiegniewie mówiłem, że przebudowa się już zakończyła. 1 września takie uroczyste otwarcie, ale zapytam o przyszłość tego muzeum. Czy to, co zaprojektujecie, czy to, co zaproponujecie, jeśli chodzi o wystawę, myśli pan, że ściągnie więcej odwiedzających, że wypromuje i miejsce, i miejscowość w kraju na tej mapie muzeów, bo to jest bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że tak. Każda nowoczesna placówka muzealna jednak, można powiedzieć kolokwialnie, ściąga turystów. Staje się atrakcją do zwiedzania. To muzeum nie miało złej frekwencji przed zamknięciem, przed remontem. Natomiast no jednak ząb czasu już na nim położył swoje brzemię. I teraz myślę, że w związku z wprowadzeniem nowych technik multimedialnych, chociażby będzie tam odtworzony schron plutonu R, czyli tego, który na słuchem radiowym się zajmował. Czy będą kioski multimedialne, które dla dzieci są atrakcyjne, zwiększą frekwencję? Zresztą w strategii gminy to muzeum znajduje bardzo zacne miejsce, ponieważ ma być takim jednym z magnesów przyciągających. Ja słuchałem turystów. Właśnie wypowiedzi pani burmistrz, która liczyła na to, że to będzie jeden właśnie z takich magnesów. Tak, bo gmina ma dwa walory. Ma walory turystyczne, pod tutaj jeziora, lasy, no i oczywiście Muzeum Woldenberczyków, związana z tym ogromna historia, ogromna część Polski, historii jeniectwa. Największy obóz jeniecki tam się znajdował, przygotowany przez III Rzeszę dla polskich oficerów. Więc o tym nie można zapominać, trzeba o tym mówić cały czas, bo chociaż no, moi studenci doskonale wiedzą, co to było za miejsce, to jednak myślę, że nie wszyscy mieszkańcy województwa lubuskiego chociażby taką wiedzę mają, a będziemy starali się to zmienić. No, na zdjęciach,
które chociażby ostatnio pokazywała TVP Trzygorzów. No, bardzo się to, bardzo ładnie to wygląda i świetnie się prezentuje. 6 milionów złotych ten remont kosztował. Wystawa teraz będzie w Berlinie, tak? Chcecie tak, pokazać? 14 maja planujemy wernisaż wystawy, a później ona będzie przez kilka tygodni czynna w siedzibie Fundacji Phantom, która jest współpartnerem w projekcie europejskim, z którego zostały pozyskane środki na remont muzeum. Tam będziemy chcieli pokazać właśnie nie tylko muzeum, ale przede wszystkim sam Oflak, jak on wyglądał, jak wyglądało jego życie. Będzie i wystawa taka mobilna, zewnętrzna oraz oczywiście autentyczne eksponaty wypożyczone z Muzeum Woldenberczyków. Myślę, że to może Berlińczyków bardzo mocno zainteresować, dlatego że no, tematyka jest niecodzienna. W obozie działy się nadzwyczajne rzeczy, bo pomimo tej przykrej codzienności zadrucia, to jednak Polacy potrafili wznieść się, jak zwykle zresztą nasz naród, na wyżyny i pokazać, jak wartościowi jesteśmy. To czekamy na otwarcie Muzeum Woldenberczyków w Dobie Gniewie i zachęcamy Państwa do pilnowania tej daty 1 września i odwiedzenia odnowionego, przebudowanego muzeum. Doktor Przemysław Słowiński był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.